Cześć, witajcie. Zapraszam Was na ponowne uzupełniające spotkanie z Redmi Note 11. Smartfon ten prezentowałem już Wam w momencie polskiej premiery, w moich pierwszych wrażeniach, nie znając wówczas jeszcze ceny. Teraz już znamy cenę, oczywiście już minęła nam przed sprzedaż, a ja tego telefonu używam już dobrze ponad miesiąc. Zatem postanowiłem wrócić do Was z moimi kolejnymi wrażeniami z dłuższego już użytkowania tego smartfonu. Czy zmieniłem zdanie w jakimkolwiek z aspektów, o których mówiłem w pierwszym filmie z pierwszymi wrażeniami, który możecie sobie tutaj kliknąć i obejrzeć? No to posłuchajcie. Jeżeli chodzi o stylówę, to nadal myślę, że można ocenić pozytywnie, chociaż ta ramka aparatu fotograficznego jakoś nadal niespecjalnie wpisuje się w mój gust. Można też narzekać na dosyć szerokie obramowanie wokół wyświetlacza. No ale słuchajcie, to jest telefon z niższej półki cenowej, to nie jest urządzenie drogie, więc wybaczmy. Nadal pochwalę matowy tył. Mało się brudzi, prawie w ogóle nie udało mi się go zarysować, a jak widzicie, i wierzcie mi na słowo, przez cały okres użytkowania tego telefonu nie korzystałem z dołączonego do zestawu silikonowego pokrowca. Po prostu nie podoba mi się, nie lubię czegoś takiego. Wyświetlacz nadal mnie cieszy, ale po zdjęciu folii ochronnej zauważyłem, że bardzo łatwo zbiera zabrudzenia i ciężko go doczyścić. I niestety szkiełko jest dosyć podatne na zarysowanie. Na moim egzemplarzu już kilka rysek niestety jest. Z rzeczy według mnie genialnych w tym smartfonie to czytnik linii papilarnych. Idealnie położony, działający idealnie szybko i idealnie pewnie. To jeden z najlepszych czytników, jakich ostatnio używałem. A pamiętajcie, to telefon raczej niedrogi. Ha! Jeżeli chodzi o ergonomię, niczego niepokojącego nie zauważyłem i nadal strasznie uwielbiam korzystanie z nadajnika podczerwieni. Nie muszę szukać pilota, a smartfon mam i tak zawsze przy sobie. Niezmiennie cieszą mnie również stereofoniczne głośniki oraz mini jack. To kolejne mocne punkty tego telefonu i pod ich adresem nie mam żadnych zastrzeżeń i zdania, pozytywnego zdania z poprzedniego filmu też nie zmieniłem. Interfejs po ponadmiesięcznym użytkowaniu tego telefonu również mnie jeszcze nie zdrażnił, natomiast od pewnego czasu obserwuję już jakieś drobne przycinki. One są rzadkie, one są sporadyczne, ale zaczęły się pojawiać, na początku ich nie było. Może wynika to z tego, że w tym telefonie mam coraz więcej danych i coraz bardziej ten system jest zaśmiecony, a nie ukrywam, z wbudowanej aplikacji do konserwacji systemu korzystam nader rzadko. Niezmiennie lubię w tym smartfonie mnogość opcji związanych z personalizacją interfejsu, tym również bardzo szeroki wpływ, jaki mamy na wygląd ekranu w funkcji Always on Display. A jeśli chodzi o wydajność, właściwie też jakiegoś większego powodu do narzekania nie mam. To nie jest demon prędkości, no ale znowu przypominam, to jest tani telefon, nie wymagajmy cudów. Najważniejsze, że w kilku testach stresowych i po puszczeniu kilku benchmarków widać, że throttlingu zanadto tutaj nie doświadczymy, a i nagrzewanie się nie jest zbyt intensywne. Sporą zaletą tego telefonu jest również potrójny slot na karty. Możemy tutaj użyć dwóch kart SIM i niezależnie od nich powiększyć pamięć za pomocą karty microSD, co jest bardzo, bardzo fajne. W roli narzędzia komunikacyjnego smartfon ten sprawdził się całkiem dobrze. Oczywiście nie mamy 5G, no ale dobra, nie wybrzydzajmy przy tej cenie. A w działaniu pozostałych modułów łączności nie zauważyłem niczego niepokojącego, niczego, co chciałbym skrytykować. Jest jak najbardziej poprawnie. Jeżeli chodzi o akumulator, no to już po tym miesięcznym użytkowaniu mogę Wam na jego temat powiedzieć nieco więcej niż w pierwszym filmie. A zatem mamy do czynienia ze smartfonem, który bez większego wysiłku jest w stanie pracować 2 dni bez ładowania, a nawet 3. I to nie są żadne cuda, tu nie potrzeba jakichś strasznych wyrzeczeń. Wiadomo, im intensywniej użytkujemy ten smartfon, tym szybciej on się rozładuje. Ale przy takiej normalnej eksploatacji, jako takiego powiedzmy daily drivera, to te 3 dni działania nie były żadnym jakimś zaskakującym wyczynem. Zawsze jeszcze tam na koniec trzeciego dnia odrobinka zapasu pozostawała, ale już wtedy trzeba było odwiedzić ładowarkę. A ładowarka jest w komplecie o mocy 33 W i napełni ten telefon w nieco ponad godzinę. A w sumie jest to telefon z gatunku tych, których raczej używamy do komunikacji niż do zabawy multimediami, no bo aparaty fotograficzne są tutaj takie, no cóż, przeciętne, takie jak w niedrogim telefonie. Ja nie oczekuję naprawdę cudów i w sumie rozczarowany nie jestem, natomiast nie jestem też oczarowany. Przyzwoite zdjęcia dzienne potrafią w obecnych czasach robić nawet kartofle. No i Redmi Note 11 również potrafi robić przyzwoite zdjęcia dzienne i nie
ukrywam, że czasem uda się strzelić naprawdę bardzo fajną fotkę za pomocą tego telefonu. Po zmroku jest już niestety zdecydowanie gorzej. W nocy widzimy już wyraźną, naprawdę wyraźną degradację detali, barw również, wszystko jest jakby tak rozmyte, jakby tak nadmiernie wygładzone. A kiedy włączymy sobie tryb nocny, to poprawa jest tylko częściowa, bo z jednej strony tryb nocny bardzo fajnie przygasi nam prześwietlone punkty w kadrze, wyciągnie co nieco z tła, ten obraz ogólnie będzie jaśniejszy, no ale niestety będzie też bardziej ziarnisty, będzie na nim więcej szumów. Zatem albo, albo. Ale generalnie na porządne ujęcia nocne raczej bym nie liczył i generalnie w żadnym smartfonie w podobnej cenie też na to nie liczcie. Także to nie jest tak, że ten smartfon jest jakiś wyjątkowo zły, jest po prostu typowy dla swej klasy. Podobnie wygląda sprawa z obiektywem szerokokątnym. Dzień daje radę, ale już wyraźnie widać, że ma gorszą przysłonę i te zdjęcia różnią się chociażby jasnością i kolorystyką od zdjęć robionych aparatem głównym. Natomiast w nocy to powiem szczerze, nawet nie próbujcie robić zdjęć aparatem szerokokątnym. Niekoniecznie też polecam korzystanie z cyfrowego zoomu. To minimalne przybliżenie jeszcze jakoś daje radę, ale już widać, że jest robione cyfrowo, natomiast im dalej, tym gorzej. Także te wyższe wartości cyfrowego zoomu raczej sobie odpuśćcie. A pozostałe dwa aparaty, no to cóż, chyba służą jedynie wypełnieniu miejsca na tej ramce. Portretowy, dobra, no jak cię mogę, odcina jakoś tam to tło, da się z nim żyć. Makro również robi w miarę poprawne zdjęcia, tylko nie wiem czemu dostęp do niego schowano na górnej belce zamiast tam, gdzie normalnie myślący człowiek by się spodziewał, czyli w zasobniku trybów w ogólnym menu aparatu. A jeżeli chodzi o filmowanie, no to cóż, tutaj też nie poszalejemy. Full HD to wszystko, na co możemy liczyć. Co więcej, 30 klatek na sekundę to również max, co tutaj otrzymujemy. W dodatku jeszcze nie możemy się przełączać pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym podczas filmowania, ale ogólnie jakość filmów jest akceptowalna, oczywiście tych robionych w dzień. A teraz przyszedł czas, żebym wam w końcu powiedział, czy warto kupować ten telefon, czy nie. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto zapłacić za niego ten 1000 zł, mówimy o wersji 464, to wydaje mi się, że można. Nie będą to źle ulokowane pieniądze, szczególnie, że dostaniecie tutaj bardzo fajny wyświetlacz, całkiem sympatyczny, wykonaną i porządnie przede wszystkim wykonaną obudowę. Zyskacie również całkiem akceptowalną wydajność tego urządzenia, oczywiście pod warunkiem, że będziecie mieli oczekiwania adekwatne do ceny sprzętu. Zyskacie też fajny interfejs i kilka ciekawych dodatków, jak chociażby mini jacka, czy głośniki stereo, czy nadajnik podczerwieni. A i ze zdjęć w sumie powinniście być zadowoleni, oczywiście pod warunkiem, że nie będziecie od telefonu za tysiaka oczekiwać cudów. Generalnie jest to smartfon do robienia zdjęć w dzień. Mogę jeszcze pochwalić producenta za dodanie do tego bądź co bądź niedrogiego urządzenia pokrowca w zestawie i odpowiednio szybkiej ładowarki. No i ogólnie mogę powtórzyć to, co powiedziałem w poprzednim filmie. No to jest typowe Redmi. Wiele za niewiele. Oczywiście są pewne mankamenty, są pewne niedociągnięcia, ale moim zdaniem cena je całkiem dobrze rekompensuje i szukając budżetowego telefonu, śmiało możecie Redmi Note 11 wpisywać na listę rozważanych zakupów. A teraz, moi drodzy, jak zwykle dziękuję wam za oglądanie. Jak zwykle proszę, abyście opowiadali o tym kanale waszym znajomym, o ile oczywiście filmy wam się podobają. I zapraszam na kolejne produkcje. Do zobaczenia, servus.